Witam w kolejnym odcinku gry. Mam w trzecim, w którym będziemy dalej kontynuowali naszą serię w Minecrafcie Survival, który na Survivalu właściwie gram i sobie coś takiego wybudowałem. Jak widzieliście już w poprzednich moich odcinkach, tam będzie jeszcze port, ale to w przyszłych, no, kiedy indziej będzie, w dłuższym terminie będę to robił ten port. Ostatnio zaczęliśmy formować tutaj ten krajobraz. No i będzie trzeba tutaj zrobić jeziorko. Jeziorko możliwe, że tutaj połączę i będzie tutaj taka jakby będzie to jezioro wpadało tutaj do tego, ale to najpierw zobaczymy. Ja nagrywam tak, aby najpierw zrobimy raczej jeziorko. Taki staw. Pozbędziemy się tutaj. Wody. Znaczy nie wody, tylko ziemi. Wiadomo, że tutaj wszystko spływa do tego. I spróbujemy to wszystko wyformować. Tu jak wejdę, to tutaj tak mnie zmyje. A w każdym razie staw będzie w całości. Bym musiał tam zablokować tą wodę na chwilę obecną, aby tutaj można by było wlać wodę i nie było tego. No dobra, czyli zablokujemy tą wodę najpierw. I spróbujemy budować ten, znaczy nie spróbuję, zbudujemy po prostu ten staw tutaj. Czyli trzeba tutaj to zablokować. I tutaj niżej, aby woda tędy nie płynęła. Dobra. I będzie można tutaj wykopać to wszystko. Uzupełnimy to również i piaskiem, tak, aby zrobić się tutaj takie porządne dno, aby można było w razie czego też i rośliny posadzić. Mniej więcej miejsca zajmuje. Tu można by było zrobić nawet i jakąś grotę. Ale dobra, to. No to więc zabieram się do roboty i zaraz zobaczycie efekt powstania tego jeziorka. Tak, aby to ten mój filmik nie był zbyt długi. To zrobię cięcie i jeziorko będzie już gotowe. Czyli piasek mamy, łopaty mamy, kilof mamy, wiadra też, aby tą wodę można było nalać do tego jeziora. Teraz nasze jeziorko wygląda mniej więcej tak. Będzie akurat tutaj pasowało, jeszcze tutaj u dołu roślinami ponasadzam i będzie trzeba teraz dodać jeszcze piasek. Piasek, aby było jakieś, no, dobrze wyglądało dno. To więc zeskoczymy tutaj. Mamy trochę piachu i trochę więcej. Już mam przygotowane i roślinki, piach i wystarczy ten piach postawić mniej więcej gdzieś tutaj. O, właśnie tutaj nastawiam, aby tu były dno takie wiadomo łagodniejsze.
Tak, aby z każdej strony można było wejść. I na samym końcu będzie można to zasypać nie zasypać, tylko zalać wodą. Dobra, tu. Dobra, czyli tu będę jeszcze musiał trochę pogłębić i tutaj dać ostatnią warstwę piasku, na którym jestem. Czyli zagłębimy to. Chociaż może nie będzie trzeba. Mam tutaj jeszcze kilof. Czyli wywalimy to wszystko, co tutaj jest. I zastąpimy to piachem. Czyli tutaj też będzie trzeba to dać na ostatnią warstwę. No to chyba będzie. Chociaż nie musi być takie głębokie to. Dobra, czyli wystarczy to zasypać. No i zobaczymy, jaki będzie efekt tego końcowy. Zbudowanie takiego właśnie dna. Jeszcze trochę mam piachu. Bym musiał jeszcze popatrzeć w skrzyniach, czy czasem jeszcze tego piachu nie mam, bo inaczej bym musiał pójść gdzieś i nazbierać jak najwięcej piasku tutaj. Dobra, czyli mniej więcej mamy takie dno. Tu może jeszcze piasek dam. No i to też usunę. Chociaż mógłbym też i jakieś skały tu umieścić. No, też by dobrze by się mogły prezentować. Trzeba pamiętać, że woda będzie pionowo spadać, czyli tutaj bym musiał też wykopać miejsce na nią. I to też będzie trzeba usunąć. No
dobra, czyli mamy mniej więcej coś takiego. No i dobra, czyli teraz będzie można puścić wodę, czyli pójdę na górę i będzie można budować rusztowanie, aby można było wodę zalać. Czyli wiadro mamy. Tutaj już jesteśmy. A dzień dobry. Już pana tutaj nie ma stąd. Dobra, aha, mam tutaj mieczyk, okej, dobra, to nie ma znaczenia, w każdym razie to trzeba będzie wykopać. I puszczamy tą wodę. Dobra, jeszcze to damy tu. I spadamy na dół. Dobra, czyli mamy taki wodny strumień. I ziemia teraz będzie nam potrzebna. Pozbieramy to. Tutaj będzie można dać wodę. Aha, tutaj mamy wiadro. I pomału będziemy zalewać to wszystko. Piasek już nie jest nam potrzebny. Chociaż trochę tak dziwnie to wygląda. Ale to w razie czego będzie można później jeszcze poprawić. Zobaczymy, ile tej wody mamy. To jest niepotrzebne. Łopaty też. Jedna łopata mi się przyda. A jak ten kilof mi już jest nieprzydatny do niczego i będę musiał ponalewać jeszcze trochę wody. Czyli wiadro tu, trzecie wiadro i połączymy to. Zobaczymy, czy stąd można brać tu wodę. Stąd można zabrać. Dobra. Musi być w samym rogu, aby można było brać tu wodę. No i zobaczymy tutaj jeszcze. I tutaj też woda spływa, czyli będę musiał to wszystko wypełniać. Czyli kraty pobuduję. I będzie te wszystkie kraty będzie można powypełniać wodą. I potem tą ziemię się również i zabierze. I będzie wszędzie woda.
Czyli tutaj mamy jeszcze to. A ziemi już nie ma, tylko 3 mi pozostało. Gdzieś to wykorzystam i pójdę po ziemię. Tu, tu, tu. I okej. Czyli skoczę jeszcze po wodę. Mamy jeszcze jakieś wiadra? Jeszcze jedno wiadro tutaj zostało. No i tutaj jeszcze będzie można tą mały strumyk zrobić. Wpadający do tego. Czyli było tak, że się to wszystko łączyło. Teraz nie wiem, czemu tak jest. Że trzeba każdą jedną kratkę uzupełniać wodą, no. A to uzupełnianie tych właśnie kratek, no, trochę mi czasu zajmie to. No i zobaczymy się po moim cięciu i jak już będzie to wszystko gotowe. Czyli w końcowym efekcie. Czyli robię kolejne cięcie, skoczę po ziemię i po następną wodę. I porobię wszędzie takie kraty. No i dobra, to więc mamy teraz, tak że teraz to wszystko wygląda, jeszcze wystarczy tylko dodać trochę trawy, aby to jakoś to fajnie mogło tu wyglądać. Czyli jezioro teraz tak się prezentuje. Można by było jeszcze tutaj coś dodać. No i w tym miejscu to wszystko nam wystarczy. No wiadomo, bambusy jeszcze będą dorastać. Pozostaje jeszcze wrzucić do wody. Nie to. Trochę wodorostów. Czyli gdzieś tutaj posadzimy, w tym miejscu, aby to wyglądało jakoś tak naturalnie. Zbyt dużo tych wodorostów nie mam. Teraz trochę wody gdzieś tutaj jeszcze posadzę. Jeszcze jednego tutaj wsunę, o. Czyli mniej więcej tutaj wyglądać to tak będzie. Czyli mamy tutaj taki niby wóz, tutaj ognisko, jeszcze może łóżko by tu postawić można by było. No i pozostaje nam dobudować mały strumyk, który będzie można połączyć to razem z tym. No tutaj wodorostów w tym miejscu nie ma. Czyli mniej więcej to na razie tak mamy. A
A właśnie, nie wiem jak, kiedy by to. Dobra, ja tutaj może zacznę mniej więcej. Strumyk tutaj będzie się w tym miejscu mniej więcej łączył. Tak, aby można by było też nawet tutaj wpłynąć łódką. To może wsadzę tak. Łopata mi się skończyła, jeszcze tutaj mam, nie, mam jeszcze trochę łopat, mam jeszcze całą łopatę. Dobra. Mniej więcej to tak będzie wyglądało. Ale tego już jak nagrywać nie będę. Dobra, postawię tutaj mniej więcej w tym miejscu zaporę. I w tym miejscu tak samo. Czyli to wykopiemy, wypełnimy to wodą, ale to tego już nagrywać tutaj nie będę w zasadzie. Będziecie mogli to w odcinkach. No, bo na pewno tędy jeszcze będę przechodził, więc na ten odcinek to będzie akurat koniec. Więc żegnam i zapraszam do moich kolejnych odcinków. Chyba że jeszcze zobaczymy, jak to wygląda z mostu. Rośliny też pododawałem oczywiście. Już tutaj bambusy też rosną. Mniej więcej to tak wygląda. Czyli okolica cała jest w porządku. To więc żegnam Was, zapraszam do moich następnych odcinków. No to więc, cześć.